Do szpitala trafia 55-letnia Beata Woźniak. Kobieta zasłabła z emocji, kiedy zobaczyła w drzwiach swojego syna, z którym od 2 tygodni nie mogła się skontaktować. Chłopak od skończenia liceum nie uczy się i nie pracuje, za to dużo imprezuje i znika z domu. Kiedy kończą mu się pieniądze, wraca pod opiekę mamy. 24-latek liczy, że uda mu się udobruchać mamę. Kolejny raz obiecuje, że się zmieni, ale tak naprawdę nie ma zamiaru tego robić. Zawał? Kurde, to wszystko przeze mnie. To tak się zdenerwowałaś. Julek, ja się cały czas ostatnio przez ciebie denerwuję, dziecko. Musisz to zmienić. Nie może tak być, człowieku. Teraz co było, to było. Najważniejsze jest dla mnie teraz, żebyś przestał znikać wreszcie z domu. Ja, mamuś, naprawdę, przestanę. Obiecuję. To co, mogę wrócić? Julek, no jak ja mam ci odmówić? No jakoś udobrucham tatę. Ale musisz udowodnić, dziecko, że ja dobrze robię. Udowodnię, naprawdę. No. Go narobiłem sobie długów. Co? Znowu? Ty chyba oszalałeś, wykończę się przez ciebie. No i to tysiaka. Wiesz co, no balowałem i nagle się okazało, że tyle im wiszę. Czyli wróciłeś do domu, żebym cię spłaciła, tak? No tak, ale to mnie otrzeźwiło. Naprawdę, jak teraz chciałbym ich spłacić i zacząć nowy rozdział, Julek, z czystym kątem. Rany boskie, święte, zwariuję przez ciebie, dziecko. Dobrze, przeleję ci ten 1000. Jesteś kochana. Mamuś, obiecuję ci, oddam ci wszystko z pierwszej pensji, jak tylko zacznę pracować. No ja myślę, synek. W szpitalu pojawia się córka pacjentki, Agnieszka Kosmowska. Mamo, musisz postawić mu konkretne warunki. Jeszcze dziś ma zacząć szukać pracy, w przyszłym tygodniu umówić się na rozmowy kwalifikacyjne, a od przyszłego miesiąca zacząć dokładać się do rachunków. Jeśli tego nie zrobi, koniec z utrzymywaniem go i rozpieszczaniem. Wiem, to byłoby super. Od dzisiaj nie dostaniesz ode mnie już ani grosza. Nie będę cię już rozpieszczać, nie będę ci prać, nie będę ci gotować. Rozumiesz? Dopóki nie znajdziesz pracy, nie zrzucisz tych imprez i nie zaczniesz dokładać się do rachunków, nie mamy o czym rozmawiać. Czyli od przyszłego miesiąca. No, ale przecież to może potrwać, zanim ja znajdę pracę. Nie, młody, masz zacząć szukać już dzisiaj, a nawet zaraz. Musi być tak, jak mówi Aga. No, okej, okay, no dobrze. No, stary, no muszę na chwilę zniknąć i może jej przejdzie. Mam Tauzena, także możemy się zabawić. Młody, co ty wyprawiasz? Nie, kurde, ty podsłuchiwaliście moją rozmowę, co? Tak, nabyłeś się już w domku, tak? Po tym, co zrobiłeś mamie. Wiesz co, myślałam, że coś ustaliliśmy. Mama rozmawiała z tobą jak z dorosłym człowiekiem, a ty co? Siostra, no naprawdę, chciałem tak zaimprezować pożegnalnie, tak ostatni raz, no. Macie te swoje zasady, granicy. Nie, to był ostatni raz. Mama już więcej cię nie przyjmie i ja już tego dopilnuję, rozumiesz? Tata miał rację, trzeba było tak od razu. Dobrze, jak wam tak bardzo zależy, to zdziedzę je do końca i odwołam to wszystko. Super! Mąż i córka 55-latki chcą z nią porozmawiać. Oboje uważają, że kobieta powinna odciąć się od syna. Pacjentka boi się jednak, że go straci. Tak, mamo, ale to już jest nieważne, bo on wcale nie zamierza ich przestrzegać. Słucha? Tak, słyszeliśmy jego rozmowę. Właśnie się umawiał z kolegami na kolejną imprezę. Wydębił na tobie tysiaka, a wydębił dałaś mu. No i idzie w długą. Julek, przecież mi obiecałeś. No wiem, przepraszam, mamuś, no tak jakoś wyszło. Od teraz radzisz sobie, kolego, sam. Daj spokój, tata, no. Mama wie, jaki jestem, co nie mami? No pójdę, poszaleję i do niej wrócę. Kocham ją, no, ale lubię trochę zaszaleć. No, a mama jest taka kochana i zawsze będzie na mnie czekać. Zobaczysz. Nie, tym razem nie, Julek. Mamuś? To koniec, synku. Mamuś, tylko się nie denerwuj. Mamuś, no nie wierzę w to. Mama się wkurzyła i tak gada, ale na pewno pozwoli mi wrócić. No, zawsze pozwala. Pójdę sobie spokojnie na ten melanż, a jak ochłonie, to mi wszystko wybaczy. Na bank. Po tygodniu spędzonym na oddziale kardiologii, Beata Woźniak może wrócić do domu z zaleceniem przyjmowania leków na nadciśnienie oraz ograniczeniem stresu. Kobiecie wciąż trudno jest pogodzić się z tym, że musiała sprzeciwić się ukochanemu synowi. Możemy iść do domu. To znowu Jurek? Tak. Pyta, czy mógłby wrócić do domu, chociaż na parę dni. Znowu liczę na darmowy hotel. Mamo, nie zgadzaj się, bo znowu będzie to samo. Wiem, córciu, kategorycznie już mu powiedziałam, że nie ma mowy, dopóki się nie weźmie za siebie. I bardzo dobrze. Wiem, mamo, że jest ci ciężko, ale jestem z ciebie dumna, że tak się trzymasz. Ach, dziecko, nie mam innego wyjścia. Jeżeli bym nadal koło niego tak skakała, ulegała mu we wszystkim, nic by się w jego życiu nie zmieniło. Jest mi bardzo trudno. Ale to jest jedyny sposób, żebym przestała dawać się wykorzystywać. A może Julek będzie miał większą motywację, żeby zmienić swój styl życia? Oby.